Przyjechałem z kursantem do Bytomia. Był on bowiem zainteresowany w przyszłości zdawaniem egzaminu w Bytomiu. Nie pamiętam już jak sprawa się kończyła, czy on zdawał w Bytomiu, czy też zdawał w Dąbrowie górniczej. W każdym bądź razie przyjechaliśmy, aby troszeczkę poznać miasto. Wiadomo, jako iż Jedziemy z Będzina, no to chyba rzeczą normalną jest, że do Bytomia wjeżdżamy drogą krajową nr 94 od, Brzezi od Brzezin, wcześniej jadąc przestrzelać oraz Siemianowice Śląskie. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy oczywiście jechać w prawo, tutaj jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i jak widzimy z zieloną strzałką oczywiście w związku ze strzałką musimy się zatrzymać zapewne w tym momencie strzałka zgasła dlatego też nadal czekamy na zaświecenie się światła zielonego oczywiście także przechodzący piesi nie pozwalili nam na to, aby na to przejście wjechać. Jak widzimy, do skrętu w lewo jest pas tutaj wytyczony na torowisku. I teraz wydam kursantowi polecenie, aby kierował się w kierunku poznania. Na zielonej tablicy mamy kierunek Poznań w lewo. Co za tym idzie oczywiście, kursant ustawia się na lewym pasie, jednak do skrętu w lewo przewidziane są dwa pasy, tak lewy, jak i w tym jeszcze momencie pas środkowy. W trakcie egzaminu egzaminator miałby podstawy, aby przyczepić się do kursanta, że nie pojechał pasem. Prawym, że nie zastosował się do zasady pra ruchu prawostronnego, że mamy obowiązek jechać prawym pasem, jeżeli te pasy są yy, wyznaczone. Tylko że w, moim, w mojej ocenie kursant zachował się tutaj jak najbardziej prawidłowo, mając polecenie jechać w kierunku poznania, czy też jechać w lewo, on odpowiednio wcześniej zajął lewy pas ruchu. Ustawił się możliwie blisko lewej krawędzi jezdni. To, że później okazało się, że te pasy ruchu wyznaczone są w innych miejscach, on po wykonaniu manewru ładnie ustawił się na prawy pas. Więc tutaj, gdyby być na egzaminie, gdyby egzaminator do czegoś w ten sposób mi się przyczepił. No to jak najbardziej tutaj kwestia odwoławcza z mojej strony i taka byłaby porada dla każdej osoby zdającej. Oczywiście nadal kontynuujemy tą jazdę w kierunku poznania, wobec czego za placem Sobieskiego, pojechaliśmy, pojechaliśmy w prawo, a właściwie takie nazwijmy to. Może półprawo? W każdym bądź razie pojechaliśmy prosto z prawego pasa ruchu, po takim lekkim skosie. I tak sobie przez ten, przez to centrum bytomia jedziemy z kursantem w kierunku skrzyżowania zastrzelców bytomskich. Natomiast tam na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, już pojedziemy w lewo. I taki też teraz, takie też teraz polecenie wydaje kursantowi, aby na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojechał w lewo. I jak widzimy, kursant bardzo ładnie ustawia się na lewym pasie, ustawia się przy lewej krawędzi. I podobnie, podobnie jak pojazd przed nami, oczywiście lewy kierunkowskaz, czekamy na sygnał zielony. Co do samego tego skrzyżowania, to myślę, że tutaj egzaminator powinien bardziej wydawać polecenia, aniżeli prawo-lewo. W tym wypadku, gdy, jest, gdy jestem teraz, jest to, nie jest to problemem powiedzieć w lewo, ale ciężko jest wytłumaczyć na wprost. Bo, może no jeszcze na wprost to byłaby jazda z tego pasa, ale pod, no, podobnie prosto oznakowana jest jazda chociażby właśnie w kierunku Poznania. No tutaj bym się bardziej kierował kwestią tego, co jest na, na drogowskazach. Oczywiście, po skręcie musimy ustąpić pieszym i wyjeżdżamy maksymalnie do pasa prawego, bowiem z ulicy Strzelców Bytomskich aż dwa pasy dla jadących od strony centrum, prawy do skrętu w prawo bodaj woźniaka lewy do jazdy na wprost oraz do skrętu w lewo w Chrzanowskiego i na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo, a następnie pojedziemy w lewo jest to kolejny, kolejne miejsce gdzie no można w trakcie egzaminu popełnić błąd. Błąd wynikający z nieprawidłowego ustawienia. Powtarzam, polecenie. Skręcimy w prawo, a następnie w lewo. Mając takie polecenie. Mimo wszystko starałbym się ustawiać nie znając miejsca, starałbym się ustawiać na lewym pasie przeznaczonym do skrętu w prawo. Dlaczego? Ano dlatego, że już mam z góry zapowiedziane przez egzaminatora, że będę jechał w prawo, a następnie w lewo. W podobny sposób, mając już prawo jazdy, mogła być kierunek podawać nawigacja. Która powie, że skręć w prawo, a za 50 metrów skręć w lewo. Tam w przypadku nawigacji często mamy już podaną odległość, za jaką będziemy następnie jechać w lewo. Tutaj egzaminator nam tego nie mówi, ale ja już powinienem mając, że następnie pojadę w lewo, że już powinienem wiedzieć, że za chwilkę gdzieś ten skręt będzie. Tutaj kursant też zrobiłby wszystko OK, gdyby ustawił się bliżej e, bliżej linii rozdzielającej pasy ruchu i mimo to wyprowadziłoby nas na pas obok, z którego można by spokojnie wykonać. Ten następnie skręt w lewo, jechać w kierunku dworca PKP. Więc w taki sposób, jak pojechaliśmy, przy takim poleceniu, jakie, jakie podałem, no mógłby tutaj być zaliczony kursantowi, osobie zdającej błąd. Ja będę teraz skręcał w prawo. Jadę ulicą Kszanowskiego, jadę do skrzyżowania Starnogórską, gdzie będę skręcał w lewo, czyli na najbliższym skrzyżowaniu, wydaje polecenie, abyśmy skręcili w lewo. Najpierw nasz tor jazdy przecina się z torowiskiem tramwajowym. Tutaj ustępuje w tym miejscu tylko tramwajowi. Z lewej, natomiast tutaj już tramwaje jadące na wprost w relacji pomiędzy Urzędem Miasta a Ulicą Tarnogórską, tak z jednej jak i z drugiej strony, mają znak stop. Czyli ja ustępuję tylko pojazdowi, który jadąc tak jak ja ulicą Krzanowskiego, skręcałby w prawo. Już te wyjeżdżające spod urzędu czy z ulicy Tarnogórskiej, mają stopy. No, i jestem na ulicy Tarnogórskiej. Tutaj, jak widzimy, miejsce często wykorzystywane przez nauki jazdy do trenowania, parkowania równoległego. Oczywiście nie omijam tych nauki jazdy, niech sobie spokojnie wykonają. Jeszcze jedno, poczekam te kilkanaście sekund nas nas nie zbawi. Takie omijanie, gdybyśmy teraz zaczęli omijać, jest to dodatkowo stresujące dla osób y, uczących się. Pamiętajmy, iż Taka, iż jadąc do tyłu spoczywają na nas same obowiązki, dodatkowo jeszcze nakładamy jakiś tam obowiązek. Fajnie, jeżeli ominiemy jadąc bardzo szeroko, natomiast bardzo często zdarza się, że takie omijanie jest wykorzystywane, można powiedzieć, na styk. No, i jadę w prawo, jedziemy w prawo. W aleje legionów oczywiście tutaj zatrzymanie w taki sposób, aby nie wjechać na przejście dla pieszych. Ustępujemy oczywiście pojazdom z przeciwka. Gdybyśmy jechali prosto, to jeszcze pojazdom z prawej. A w najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Jest to skrzyżowanie z ulicą strzelców bytomskich. Skrzyżowanie z sygnalizacją, sygnalizacja ogólna. Czyli po skręcie, może okazać się, że tam będzie również sygnalizacja dla pieszych. Czy też dla rowerzystów, i oni również będą mieli światło zielone. Będzie wtedy obowiązek ustąpić im pierwszeństwa przejazdu. Czekamy na sygnał zielony. Teraz zielone światło ma ciąg. Jadący ulicą strzelców bytomskich jest światło zielone. Mamy pierwszeństwo przed pojazdami z przeciwka. No, i to jest błąd. Takie zatrzymanie to jest błąd. Nie było tutaj ani żadnego zagrożenia, że pojazdy z przeciwka nie chciałyby nam ustąpić pierwszeństwa. Zresztą jechały w sposób bardzo zdecydowany dużo wcześniej aniżeli my. Nie było zagrożenia, że ktoś. Z lewej strony pojawi się jakiś bardzo szybko pędzący pojazd, który nie zatrzymałby się na świetle czerwonym. Tak więc na bank, tutaj kursant miałby uznany, uznany błąd. Takie zatrzymanie ono było niepotrzebne. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Mamy światło zielone. Znowu sygnalizator ogólny. Oczywiście musimy ustąpić pojazdom sprzeciwka. Przypominam, że również piesi po naszym skręcie mogą mieć światło zielone. Jest przejście. Oczywiście trzeba się upewnić, jakie światło jest dla pieszych. Piesi mieli światło czerwone. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. No i na razie kawałeczek przejedziemy się prosto. z sygnalizacją świetlną skręcimy w lewo. Oczywiście w tym celu zajmujemy lewy pas, jesteśmy bowiem na drodze jednokierunkowej. Tutaj oczywiście także chcielibyśmy ustąpić. Jak widzieliśmy, my mieliśmy sygnalizator ogólny, wobec czego piesi również na drodze poprzecznej mogli mieć. Światło zielone. No i znowu jedziemy w lewo. Ponownie jestem na Alei Legionów i znowu na razie jedziemy cały czas prosto. Tutaj jak widzieliśmy nakaz jazdy na wprost przez skrzyżowanie. I już jesteśmy na odcinku dwujezdniowym alei Legionów. Jedziemy w kierunku znowu skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich. Ja już wydaję kursantowi polecenie, aby na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną pojechał w lewo. Czyli zostajemy na tym lewym pasie. Nie wiem, co tutaj robili ci piesi, szerzej, 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 szanowny kursancie, maksymalnie do prawego pasa. Gdybym tutaj nie podpowiedział kursantowi, byłby kolejny błąd, bo zapewne pojechałby, ustawiłby się albo na pasie środkowym, przeznaczonym do, yy, do skrętu w lewo, czy też jazdy prosto yy, w ciągu ulicy. Yy, Strzelców bytomskich bądź też już po linii ciągłej pojechałby na pas, na pas właściwy. Tak więc starajmy się w większości przypadków maksymalnie jedziemy do prawego pasa. Na razie jedziemy jedziemy prosto. I znowu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo, a następnie pojedziemy w lewo. Czyli coś, o czym już mówiłem. Coś, co już robiliśmy z tym kursantem. No i znowu kursant ustawia się na prawym pasie. No okej, okay. można to zrobić. Z pasa prawego. Słysząc to polecenie, skręcamy w prawo, a następnie w lewo. No, mimo wszystko ustawiałbym się na pasie lewym, bo nie wiem tego, czy z prawego pasa będę miał za chwileczkę możliwość skręcenia w lewo. A tak wydane polecenie, w prawo, a następnie w lewo. Już musi mi dać do myślenia, że za chwilę, że to będą nieduże odległości, gdy będziemy wykonywać skręt w lewo. No i znowu kursant popełniłby błąd. Znowu w ostatniej chwili się zorientował, który pas ma zająć. A byliśmy tutaj przed kilkoma y, minutami. Omawiałem to kursantowi, jaki tutaj popełnił błąd, i za drugim razem. Popełnił ten sam błąd. Pamiętajmy, egzaminator nie podpowie, ale wyda ci takie polecenie, że masz skręcić w prawo, a następnie w lewo. W ten sposób, wydane polecenie musi też działać na moją wyobraźnię, gdzie ja się mam ustawiać. Ja muszę przyjmować z góry. Nie tyle znajomość doskonałą miasta, co, ją, co jego nieznajomość. Ja, mając powiedziane, że coś będę robił na małym odcinku, ja muszę się odpowiednio umieć ustawić. Na najbliższym skrzyżowaniu będę, będziemy skręcać w lewo. I tutaj, ja polecenie wydając wcześniej, aniżeli tutaj podałem to polecenie na, fil na filmie, z Powodowałem, że kursant cały czas trzymał się tego środkowego pasa, i w momencie, kiedy ta możliwość była, on ustawił się na pasie lewym. Czyli tutaj zachował się yy, prawidłowo. Tutaj zachował się, zachował się prawidłowo. Nie jechał za wszelką cenę do prawego pasa, tylko mając odpowiednio wcześnie podane polecenie, że tam na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizacją, będzie skręcał w lewo. On się trzymał pasa środkowego, którym jechał wcześniej. My, teraz, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną, pojedziemy w lewo. Tylko w lewo bez żadnych dodatkowych poleceń. I tutaj, jak najbardziej, tym prawym pasem. On nas wyprowadza do. Do pasa prawego tutaj ulicy Wrocławskiej. Gdyby kursant się o jeden w lewo ustawił, również nie popełniłby, nie popełniłby błędu. Natomiast tutaj na tym odcinku trzeba by po prostu ten pas zmienić. I na razie będziemy jechać cały czas. Cały czas prosto. Mamy światło zielone. Jak widzimy, na tym odcinku mamy zakaz wyprzedzania. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. I też bardzo, bardzo wcześnie wydałem kursantowi jasne polecenie. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mamy jeszcze kawał kawał drogi. już jest możliwość odpowiedniego ustawienia się, gdyby tutaj były wyznaczane pasy, pasy ruchu, tutaj z sygnalizacją jest tylko przejście dla pieszych. I już na horyzoncie widać skrzyżowanie z sygnalizacją świetną jest to bodaj ulica Łużycka krzyżowanie z Łużycką. Jako, że jedziemy w prawo, oczywiście musimy zająć prawy pas ruchu. Oczywiście musielibyśmy teraz ustąpić tramwajowi oraz pieszym. Dlatego, obserwacja, jaka jest sygnalizacja również dla tych uczestników ruchu. Czy tam jest światło czerwone? Czy może światło zielone? Jeżeli mieliby zielone, mieliby przed nami pierwszeństwo przejazdu. Ograniczenie do 40 km na godzinę. Znowu zakaz wyprzedzania oraz zakaz zatrzymywania się. I na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Czyli jedziemy tak jak prowadzi nas tutaj droga z pierwszeństwem, jesteśmy koło stadionu Polonii. Bytom tutaj kawałek teraz drogi z góry. Także miejsce, które z tego co zdążyłem zauważyć gdzieś tam jeżdżąc po bytomiu, lubiane przez tamtejszych egzaminatorów. Tutaj po prawej stronie, czy też na jezdni dla ruchu przeciw, przeciwnego, bardzo często miejsca parkingowe wykorzystywane do parkowań do parkowania równoległego, a jak widzimy, tych miejsc. Jest dużo. I na skrzyżowaniu będziemy jechać w prawo. Skrzyżowanie równorzędne czyli musimy ustąpić tramwajom, tak z prawej, jak i z lewej, przed pojazdami, jako że jedziemy w prawo. Mamy pierwszeństwo przed wszystkimi, nie ustępujemy żadnym samochodom, tylko ewentualnie. Tramwaju. I ponownie jesteśmy na alei legionów. Znowu dojeżdżamy do skrzyżowania ze strzelców bytomskich. Tym razem jedziemy w lewo. Oczywiście pojazd przeciwka miał pierwszeństwo przejazdu. Upewniamy się, że nie idą piesi bądź też, że mają światło czerwone. I jedziemy ulicą Strzelców Bytomskich w kierunku Strożka. I dojeżdżamy do ronda, z którego to ronda będziemy zjeżdżać drugim zjazdem. Oczywiście cały czas jesteśmy na tym swoim prawym pasie, w tym momencie środkowym. Tymże pasem wjeżdżamy sobie do ronda, oczywiście po uprzednim ustąpieniu pojazdom, które już w rondzie były. I ten pas pięknie tutaj wyprowadza nas w kierunku strożka. I właściwie wjeżdżamy już do Bytomskiego Stroszka. Tutaj jadąc przez Stroszek ulicą Strzelców Bytomskich jest bardzo, bardzo dużo skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Kiedyś zadaję sobie trud, aby to wyliczyć i wyszło mi, że co niespełna 200 metrów Mamy sygnalizację świetną. No, jest to miejsce, w które jeżeli ktoś jedzie krajową 11, no to troszkę czasu może, może y, stracić. Zresztą, według mnie, wytyczanie drogi krajowej przez miasto, przez miasto, które ma obwodnicę, jest jakimś. Nieporozumieniem. No, ale nie ja się tym zajmuję. Ja tylko mogę co najwyżej wyrazić swoją, swoją opinię co do pewnych, pewnych rzeczy, i to jest wszystko, co mogę. Mam nadzieję, że kiedyś Krajowa Jedynastka jednak z Bytomia, będzie wyprowadzona poza miasto na, na tamtejszą. obvodnice widzisz I jesteśmy, drodzy Państwo, w Radzionkowie Radzionków mimo iż jest niewielkim miastem Niegdyś był dzielnicą Bytomia, to tutaj również, również przeprowadzone są egzaminy na prawo jazdy No tak jest po prostu usytuowany Wort w Bytomiu, że jest na pograniczu właśnie Bytomia oraz oraz Radzionkowa Nie wiem czy jakby tak dokładnie nie przeanalizować map to czy by się nie okazało, że że WORD w Bytomiu nie jest tak naprawdę w Radzionkowie. No ale co do tego nie wiem, nie będę się tutaj upierał. Oficjalnie jest WORD Bytom, adres również jest bytomski. Jedziemy na skrzyżowaniu w lewo. Skrzyżowanie bardzo, bardzo trudne. Szczególnie dla tych jadących z sprzeciwka w lewo. My musimy jadąc w lewo ustąpić pojazdom z prawej, z lewej oraz pojazdom sprzeciwka jadącym na wprost i w prawo. Skrzyżowanie o bardzo dużym natężeniu ruchu. Upewniamy się, że nie ma pieszych i kontynuujemy swą jazdę prosto. Na razie jedziemy prosto. Tutaj okolica targu, markety, więc także miejsce, gdzie jest duże natężenie ruchu, nie tylko ruchu pojazdów, ale także ruchu pieszego. Tym bardziej, że jedziemy, jak widać, w dzień targowy. Akurat dzisiaj trafiliśmy, że nie jest najgorzej z tym ruchem pieszych. Ale podejrzewam, że są takie dni i pewnie i godziny takowych dni targowych, gdzie no pewnie jedzie się dość dość trudno. I skręciliśmy, jak widzieliśmy w prawo na pas włączeniowy, z którego to pasa jedziemy w kierunku Radzionkowskiego Rynku. Na rynku w Radzionkowie przede wszystkim musicie uważać na na stopach. Zobaczcie. Widać znak stop? Widać. Ale od znaku do miejsca zatrzymania jest jeszcze dobre kilkadziesiąt metrów. Dopiero w tym miejscu musimy zatrzymać się, aby ustąpić pojazdom z lewej strony. My jedziemy na razie prosto, a następnie skręcamy w lewo. Czyli teraz trzeba będzie sobie tutaj znaleźć miejsce, aby zmienić pas ruchu. O właśnie. Czasami tego miejsca nie ma za wiele na ową, ową zmianę. I znowu podsuwamy się troszkę do przodu i prostujemy pojazd, i już jesteśmy na właściwym pasie. Do skrętu w lewo. Oczywiście znowu mamy stop i musimy się zatrzymać. Nie tak jak pojazd sprzeciwka. Ustępujemy poja nie tak jak pojazd przed nami. Ustępujemy oczywiście pojazdom sprzeciwka oraz pojazdom z prawej. No tutaj powinniśmy temu pieszemu myślę, że, yy, że ustąpić. My skręcaliśmy. No byłoby lepiej, gdyby temu, gdyby temu pierwszemu ustąpić pierwszeństwa. On wyraźnie chciał iść na przejście. Na najbliższym skrzyżowaniu, będziemy skręcać w lewo. Czyli oczywiście ustawiamy się na pasie do skrętu w lewo, czyli przy lewej krawędzi jezdni. I oczywiście szeroko do prawego pasa. I ponownie skręcamy w lewo. Ustępujemy oczywiście pojazdom z przeciwka. Ustępujemy pieszym. Nie ma pieszych chętnych do przejścia i jedziemy jedziemy cały czas prosto na razie jak widzimy tutaj już mamy drogę gdzie no na pewno są dwa pasy ruchu natomiast te pasy jak widać są niewyznaczone jako że pasy są niewyznaczone możemy tak naprawdę jechać sobie środkiem jezdni nie mamy tego obowiązku aby jechać gdzieś tam bardzo przy prawej krawędzi. Pamiętajmy, mamy jechać. Możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Możliwie jak najbliżej. Czyli taki tor jazdy jak mamy teraz, jak ma pojazd przed nami. Ograniczenie do 40. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj pokaże wyświetlacz. Czy jedziemy zgodnie z przepisami, czy też troszeczkę przesadzamy. Podziękował, czyli jedziemy zgodnie z przepisami, i na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Czyli znowu jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu przy biedronce, na którym byliśmy chwilę temu, które mówiłem, że jest skrzyżowaniem bardzo trudnym, szczególnie dla tych sprzeciwka, czyli dla tych, z którego kierunku my teraz jedziemy. Jak widać, mamy znak stop. Musimy ustąpić pojazdom z lewej, pojazdom z prawej oraz pojazdom z przeciwka. Pojazdom z przeciwka jadącym w prawo, ponieważ na wprost nie ma możliwości jazdy z przeciwka. Oczywiście nie wjeżdżamy na przejście dla pieszych. Póki nie będzie za nim miejsca, aby tam się zatrzymać, teraz dopiero jest możliwość, aby sobie podjechać bliżej. I jak widać, troszkę tych pojazdów sprzeciwka jest, którym musimy ustąpić. Jak generalnie nie jestem zwolennikiem, aby co skrzyżowanie ustawiać sygnalizację świetną, tak myślę, że na tym skrzyżowaniu by ona się doskonale sprawdziła. Jak wolna droga, wyjechaliśmy i będziemy jechać prosto. I znowu, na razie, będziemy jechać cały, cały czas prosto. Ktoś zapyta, po co ograniczenie do 50 km na, na godzinę? Które tutaj na ulicy Kurzaja w Radzionkowie występuje. A no, chociażby po to, żeby również między godziną 23 a godziną 5 rano również jechać z prędkością 50 km na godzinę. Dojeżdżamy do. Ronda Księdza Popiełuszki w Radzionkowie. My na tymże rondzie będziemy jechać drugim zjazdem. Wcześniej jeszcze mamy przejście dla pieszych o ruchu kierowanym, czyli z sygnalizacją świetlną. Jest to przejście, na którym sygnał czerwony dla pojazdów, czy też zielony dla pieszych wzbudza pieszy poprzez naciśnięcie przycisku na rondzie jak już wspomniałem drugim zjazdem będziemy zjeżdżać pierwszy zjazd tutaj w kierunku Wordu Bytomskiego w kierunku Stroszka obecnie tutaj po lewej stronie znajduje się market Dino". Czyli jak widać troszeczkę, troszeczkę się tutaj zmieniło przez ten czas, kiedy, kiedy kręcony był, był ten film. Z sygnalizacją świetlną pojedziemy w lewo, i przed nami skrzyżowanie, które zanim powstała tutaj sygnalizacja, było skrzyżowaniem bardzo, bardzo, bardzo trudnym. Nie wiem, na ile ono było lubiane przez tutejszych egzaminatorów. Natomiast na pewno było ono miejscem bardzo bardzo trudnym. Droga odradzionkowa, czyli ten kierunek, z którego ja wyjeżdżam, był oczywiście podporządkowany. On nadal jest podporządkowany w przypadku, gdyby była wyłączona sygnalizacja świetlna. Natomiast no, sygnalizacja troszeczkę tutaj właśnie unormowała tą tą trudność. O wiele, o wiele łatwiej się z tego miejsca wyjeżdża. Choć jak widzieliśmy, gdy my już mieliśmy zielone światło, mogliśmy spokojnie ruszyć, przejechał samochód, który na bank pojechał na świetle czerwonym. On nie pojechał na żadnym żółtym, późnym żółtym, on bezczelnie pojechał na świetle. Czerwony. Teraz jesteśmy już w piekarach. Jedziemy w kierunku obwodnicy bytomia i piekar, i piekar Śląskich. Czyli znowu wydaje kursantowi polecenie, aby na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną pojechał w prawo. Oczywiście ustawiamy się na prawym pasie. No też niepotrzebnie tak się kursant ustawił tam. Można było odpowiednio wcześniej być blisko tej prawej strony. Nie wiem, nie pamiętam już co, jakie tam było tłumaczenie na moją uwagę. O błędne, błędne ustawienie. Powinien się ustawiać blisko prawej strony. Będziemy jechać w kierunku Krakowa, czyli najbliższym zjazdem z odwodnicy. Będziemy zjeżdżać. Już nam się zaczyna teren zabudowany. Ograniczenie nawet do 40 km na godzinę. Oczywiście, Kraków w lewo, czyli by również jedziemy w lewo. Znak: Stop. Droga z prawej i lewej wolna. Wyjeżdżamy jak widać na lewy pas. Chcąc jechać prosto, musimy zmienić pas na prawy. I z powrotem jedziemy w kierunku Brzezin i dalej w kierunku Będzina.